Dzień dobry, witam w Saloniku Politycznym. Łukasz Warzecha w zastępstwie Rafała Ziemkiewicza, co zresztą widać, bo zapewne odróżniają nas państwo po wyglądzie. A dzisiaj ze mną w studiu Kamila Baranowska. Dzień dobry. Do rzeczy Mariusz Gierej, M-Polska24 i Andrzej Stankiewicz, Onet. Witam was. No i nie unikniemy chyba tematu, którym żyły media, bo nie wiem, czy również Polska, o tym porozmawiamy, ale żyły media w mijającym tygodniu, czyli konsekwencje wypadku pani premier Szydło. No i znów można by powiedzieć, że niby to jest, niektórzy używają takiego określenia, którego po polsku nie mogę podać, ale po angielsku to się shitstorm nazywa, czyli że no robienie burza jest... w szklance wody. To burza w szklance, o, bardzo ładnie. Właśnie w szklance czego innego, ale powiedzmy, burza w szklance wody, tak. No ale mnie się wydaje, że jednak pewne rzeczy z tego wynikają, bo jakbyśmy sobie podliczyli różne warstwy tego zdarzenia, no to mamy po pierwsze działania opozycji i pytanie, czy one coś opozycji przyniosą. Po drugie, mamy pewną reakcję ze strony rządzących i pytanie, czy ta reakcja przypadkiem rządzącym nie zaszkodzi, a może pomoże, bo ona nie była jednolita. Była różna w przypadku różnych osób. I wreszcie mamy rzecz, która mnie samego zastanawia. To znaczy mamy tę dosyć chyba kuriozalną zbiórkę na nowy samochód dla pana Sebastiana, ale jednak jakby tak podejść do tego na zimno, to fakt, że w bardzo krótkim czasie udało się tam zebrać ponad 100 tysięcy złotych, być może jest jakimś sygnałem, na który rządzący powinni zwrócić uwagę. A może w ogóle nie jest, może to jest nieistotne. Znaczy, ja bym dorzuciła jeszcze jeden aspekt, nie wiem czy nie najważniejszy, czyli właściwie próba zastanowienia się, dlaczego do takiego wypadku doszło. I to nie jest pierwszy wypadek z udziałem najważniejszego polityka w państwie. Bo przecież jednak... mamy BOR, który jest pod kierownictwem Mariusza Błaszczaka już od półtora roku, tak, czyli ale to zrzucanie jakby... winy na poprzedników. Znaczy ja mam wrażenie, że to jest jakiś szerszy problem i nie dotyczy tylko i wyłącznie tej ekipy rządzącej, bo tego typu problemy są od wielu lat i wszyscy politycy jakby nic nie są w stanie z tym zrobić. To nie jest tylko i wyłącznie wina BOR-u, że BOR nie potrafi ochraniać polityków, że BOR za szybko jeździ, choć no to pewnie w jakimś stopniu też, ale duża część winy spoczywa także na samych politykach, którzy traktują ten BOR jako zło konieczne, traktują konieczność ochrony jako coś, co im właściwie przeszkadza w wypełnianiu obowiązków, którzy sami nie pilnują swojego kalendarza, ale często jest, naginają. Bo to jest uciążliwe, no tak, ale jednak w dojrzalszych, że tak powiem, demokracjach, jakby polityk pełniący najważniejszą funkcję w państwie jest pogodzony z tym, że ta ochrona zawsze jest krok za nim. No dobrze, znaczy, ale... nie może być tak, że polityk uważa, że jak on o godzinę przedłuży jakieś spotkanie, to włączy się sygnalizację świetlną i dźwiękową i dojedzie się w godzinę krócej, w godzinę krócej do punktu A do punktu B. Ale to się jest... to kończy po prostu tak, jak się kończy. No, ale to jest trochę co innego niż kwestia tego, czy politycy akceptują ochronę BOR, bo być może jest tak, to się łączy. Kolejny temat, że sam BOR próbuje sprawiać wrażenie, że jest niezbędny, jak każda instytucja, która potrzebuje pieniędzy, etatów i tak dalej. Ja rozmawiałem niedawno z jednym z ministrów, który raczej specjalnie zagrożony, no tak przynajmniej na pierwszy rzut oka nie jest, chociaż ochrona BOR mu przysługuje i on mówi, no wymigiwałem się od tego ile mogłem, no ale już w którymś momencie nie mogłem, bo mnie przycisnęli, no i łażą za mną, no i łazi za mną po Sejmie, no po co mi w Sejmie się może stać? W ministerstwie mnie odprowadza pod drzwi gabinetu, no tak jakby mnie miał kto, wiceminister napaść, no mówi po co mi to, no uciążliwe to jest, no ale muszę się z tym no godzić. Nie, no ale to jest kwestia przestrzegania pewnych procedur i pewnych reguł, jeśli są jakieś procedury, są jakieś reguły, się na nie zgadzamy. Znaczy, a wyobraź sobie teraz sytuację odwrotną, że jedzie sobie, nie wiem, marszałek Sejmu albo premier, albo jakiś ważny minister, który taką ochronę posiada i nie wiem, głupia sprawa, przebija mu się opona gdzieś na jakiejś głównej ulicy w Warszawie i co on ma zrobić? No, przepraszam bardzo, premier wysiada z auta i stoi sobie na poboczu i dzwoni po lawetę. Znaczy, no, to jest kwestia jakiegoś prestiżu państwa, to jest kwestia też
jakiegoś elementarnego bezpieczeństwa tych osób. Ja mówię, jeśli my nie wprowadzimy jakichś trwałych procedur i regulacji i nie zmienimy nastawienia części polityków, którzy będą ich przestrzegać i nie będą robić tego typu numerów, że właśnie traktować bardzo elastycznie swojego własnego kalendarza, to się nigdy nie zmieni. I po tym, jak doszło do chociażby do Smoleńska i tak dalej, żadne wnioski z tego też nie zostały wyciągnięte. Powstały jakieś regulacje, przepisy, wszystko to zostało na papierze, nic nie za wiele z tego wynikało. No, to, jakby, to jest jak moim zdaniem konsekwencja tego braku działań, braku wyciągania wniosków. Znaczy, ta sytuacja ma kilka warstw. Po pierwsze to, co mówi Kamila o tych relacji politycy BOR. Absolutnie w Polsce politycy nie szanują procedur i nie szanują przede wszystkim ochroniarzy. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której, a słyszałem takie anegdoty wielokrotnie o tym, że po prostu kazał Borowikowi, prawda, przynosić coś tam, prawda, a w ogóle bardziej ochrona BOR była traktowana jako służba często niż tak naprawdę służby, które wydają polecenia politykowi w określonych okolicznościach. Ale tu bym chciał zwrócić uwagę, że są chlubne wyjątki. Na przykład prezydent Duda, mam wrażenie, bardzo tego pilnuje. Może wyciągnął wnioski z tych poprzednich sytuacji, może wyciągnął wnioski. I to jest jedna rzecz oczywista. Druga rzecz, która jest, to jest ta sytuacja pokazała, że PR w tym rządzie w dalszym ciągu nie funkcjonuje w żaden sposób. Bo jeżeli mówimy o tej burzy w szklance czegoś, to można było to zakończyć błyskawicznie. Jeżeli, mało tego, odwrócić całą sytuację na swoją korzyść, bo jeżeli mamy premier Szydło i ona pisze list, prawda, do tego Seby w formie takiej, no będą nas sądzić, ciebie, mnie i tak dalej, to nie ma to sensu. Można było to prostym rzeczą załatwić, spotkać się z Sebastianem, wyjść, powiedzieć, takie rzeczy się zdarzają, przeciąć błyskawicznie, zakończyć tą sprawę. No tak, ale, a to się ciągnie przez tydzień. Premier nie ma wpływu na to, jak działa prokuratura i policja, przynajmniej formalnie. To znaczy, tutaj musi być śledztwo w sprawie wypadku, tego się nie da skasować. Ale co innego wizerunkowo jest, jeżeli ona by się spotkała z tym człowiekiem, powiedziała, prawda, wyszła i powiedziała, takie rzeczy się zdarzają, nie należy winić tutaj tego młodego człowieka. Nie mogła się spotkać, bo była w szpitalu. No ja mam wrażenie, przepraszam, tu nie chcę wyjść na adwokata premier Szydło, ale mam wrażenie, że spośród wszystkich członków rządu, no to premier się zachowała i tak w tym wszystkim najprzytomniej, pisząc ten list. Generalnie problem wizerunkowy polegał na tym, że można było dużo wcześniej uciąć spekulacje dotyczące stanu zdrowia pani premier i tak dalej. To dopiero po 3 dniach pojawiły się te filmiki, które miały dowieść, że właściwie no, wszystko jest w porządku, ona jest w stanie pełnić swój urząd i niebawem z tego szpitala wyjdzie. No pamiętajmy, że przez pierwsze 2 czy 3 dni to nikt w ogóle nie wiedział, co się stało i w jakim stanie zdrowia jest pani premier. Tutaj były też sprzeczne komunikaty. Znaczy, mi chodzi o jedną rzecz. Można było całą sytuację odwrócić w ten sposób, że premier Szydło wyszła na matkę Polkę, a po prostu nie takie coś, co po prostu ciągnie się przez tydzień. Chyba, że o to chodzi. Bo w międzyczasie wyskakuje mnóstwo różnych tematów, którymi opozycja też powinna się zająć, a nim się nie zajmuje w żaden sposób. Na przykład podwyżka ZUS dla przedsiębiorców. Na przykład podwyżka ZUS dla przedsiębiorców, na przykład projekt, który wyszedł z okolic Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o limitach studiów studentów na prawie i na medycynie, prawda? Coś, co jest w ogóle pewną rzeczą dla mnie absurdalną, kuriozalną w ramach być może tej całej polityki ministra Gowina, który mu zaprzecza ten projekt całkowicie. I zamiast takimi rzeczami się zajmować, to opozycja grzeje to sejczęto, które tak naprawdę jest no niczym. Ale grzeje, tak, bo dojdziemy do tego jeszcze, ale grzeje może dlatego, że uważa, że to im przyniesie korzyść. Natomiast wracając do kwestii listu pani premier Szydło, no to przecież było tak, że on był w pewnym sensie odpowiedzią między innymi na kuriozalną wypowiedź Mariusza Błaszczaka, który poszedł do radia i zamiast zacząć mówić o tym, jakie wnioski wyciąga dla dalszej działalności Biura Ochrony Rządu, to zaczął mówić o tym w tonie nagannym, że adwokat śmie podważać wyniki śledztwa, adwokat tego pana Sebastiana.
I to jest kolejny wątek w tej sprawie, Mariusz Błaszczak, jego fenomenalne wypowiedzi. Natomiast powiem tak, może rzecz powiem niepopularną, ale ja nie sądzę, żeby premier rządu po wypadku było od tego, żeby pisać listy, publikować filmiki. I mi się to nie podoba, że ona uległa namowom swoich doradców od PR-u i tutaj się nie zgodzę z Mariuszem, dlatego że ona jest od tego, żeby się wyleczyć, a nie od tego, żeby brać udział w szopce. I mi się to nie podoba, że została do tej szopki zmuszona. Oczywiście pod wpływem tego, że PiS uznał, że sprawy zaszły za daleko i coś trzeba z tym zrobić. Ale powtarzam, to nie jest jej zadanie i ona powinna się zająć leczeniem. I partia nie powinna jej przymuszać do takich spektakli. Ja uważam, zachowując ostrożność, bo nie znamy podstawowego przebiegu wydarzeń, że w Polsce już nawet wypadki komunikacyjne muszą być politykowi, to jest dla mnie absurdalne. Bo ja nie wiem, kto jest winny, a mam wrażenie, że dwie strony już wiedzą. Znaczy minister Błaszczak ewidentnie wie, że ten człowiek jest odpowiedzialny, winny, już zapadł wyrok. No mówi, że to w zasadzie jest opozycja. A opozycja też mówi, że jest dokładnie odwrotnie. A ja po prostu nie wiem. I czekam, jak organy państwa to wyjaśnią. Zakładam, że policja pewnie jest jakiś nawet zaawansowany gen wasalizmów policji, natomiast zakładam, że oni wiedzą, co robią, stosując nadzwyczajną procedurę stawiania zarzutów, bo nieczęsto policja stawia zarzuty, ale prokuratura podtrzymuje te zarzuty. Zwróćmy uwagę, że muszę zakładać, i tak zawsze działałem, jakąś elementarną wiarę w instytucje państwa. Zakładam, że oni nie stawiają zarzutów z kapelusza, czyli mają jakieś informacje na temat tego, jak ten wypadek przebiegał. Co nie zmienia faktu, że są poważne wątpliwości, czy ta kolumna była właściwie oznakowana, czy trzeba było robić szopkę i jechać na sygnale, kiedy pani premier miała 10 km z lotniska do domu. Czy naprawdę trzeba to robić? No to jest właśnie Ale nie, kolumna może jechać normalnie, może jechać przestrzegając przepisów i nie wyprzedzając na podwójnej ciągłej. W tym pytanie jest takie, czy trzeba w takich okolicznościach w piątkowy wieczór robić spektakl? No, ci, którzy znają trochę, odwołuję się chociażby tutaj do Michała Majewskiego, autora książki o Biurze Ochrony Rządu, którzy znają trochę tę specyficzną kulturę w Boże panującą, mówią, że oni po prostu tak mają, no, że to jest taka służba, w której ten nawyk pewnego kozakowania, takiego pokazywania się, wszedł już w krew wszystkim funkcjonariuszom. Ale miało być właśnie inaczej. I tutaj dochodzimy do boru, bo po pierwsze miało być mniej takich takich oznak władzy, które zwłaszcza pod koniec rządu Platformy były wyraźne, tego latania samolotem, tego Bizancjum związanego z borem. To po pierwsze nie jest tego mniej, po drugie nie jest bezpieczniej, bo liczba wypadków, oczywiście być może statystyczna liczba wypadków jest podobna, ale tutaj dotyczą te wypadki absolutnie najważniejszych ludzi, którzy odnoszą poważne obrażenia, bo pani premier trafiła do szpitala. Za rządu Platformy ani Tusk, ani Sikorski, ani Komorowski, ani nikt z ważnych z powodu wypadku nie trafił do szpitala. Chyba jeszcze gorzej. Pierwszą sprawą był jednak wypadek prezydenta, który mógł się skończyć tragicznie, a to, co wiemy o nim dzisiaj, wskazywałoby, że wyniknął z ewidentnego niedbalstwa. I dodajmy niedbalstwa nowej ekipy. Trzeba było po cichu wyrzucić szefa BOR-u w tej chwili, który po pierwsze nie zapanował nad tą instytucją, a po drugie były podejrzenia co do, mówiąc najdelikatniej, uczciwości jego partnerów biznesowych poprzednich. I czy on im pomagał w biznesie, czy nie, już kiedy był szefem BOR-u, nie jest lepiej, tak w samym BOR-ze. I teraz tak, jeżeli przyjąć rozumowanie ministra Błaszczaka, że wszystko jest jasne i BOR był ok, to dlaczego słyszę z ministra Zielińskiego, jego wiceministra, na wspólnej konferencji, że oni chcą ten BOR zmienić? No to po co zmienić, jak wszystko było ok? Że to jest taki absurd, że nie potrafię tego zrozumieć, ale mam pretensje do opozycji, dlatego że albo szerzej do polskich polityków, ale w tym konkretnym przypadku do opozycji. No, jednak dwóch posłów, którzy wybierają się do rodziny tego chłopaka, która jest w trudnej sytuacji, on sam jest w trudnej sytuacji, bo naprawdę ma poważny kłopot, tak? I medialnie, i prawnie. I oni to wykorzystują do robienia takiej partyjnej polityki. To mi się bardzo nie podoba, ale pamiętam oczywiście też wypadek kolumny prezydenta Komorowskiego w roku 2014 pod Belwederem, gdzie dokładnie PiS robił to samo. To znaczy do kobiety, której postawiono zarzuty, zgłosił się Bartosz Kownacki, ówczesny poseł PiS-u, adwokat, dzisiaj no, takiego szumu tam nie było spektaklu, ale był ten sam mechanizm. To znaczy ona też się przyznawała początkowo, po czym wkroczył Kownacki i zaczęły się jakieś tam przepychanki. Teraz jest sprawa inna, bo to dotyczy premiera, bo premier jest poszkodowany. Ale też dlatego, że skala zaangażowania Platformy jest ogromna. No Grzegorz Schetyna, który tam pojechał na miejsce. I ostatnia moja uwaga. Uważam, że jakby nie zgadzam się, że cały świat jest PR-em. To też Mariuszem będę polemizował, bo też ważne są fakty, jak państwo traktuje tego człowieka, jak zachowuje się obóz władzy. Nie może wykazywać nadmiernej buty. Zgadzam się z tymi,
którzy uważają, że PiS źle to rozegrał, dlatego że tak naprawdę uderzy we własny elektorat. I do tego wrócimy w kolejnej części, no bo kwestia tego, jak PiS rozegrał i jak rozegrała opozycja i kto na tym zyska, proszę zostańcie Państwo z nami. Wracamy już za moment. Łukasz Warzecha, witam ponownie w Saloniku Politycznym. Przypominam, że ze mną dzisiaj Kamila Baranowska, Mariusz Gierej i Andrzej Stankiewicz. Rozmawiamy cały czas o konsekwencjach wypadku Beaty Szydło i teraz porozmawialibyśmy może o tych konsekwencjach bardziej politycznych. Ty, Andrzeju, przed przerwą powiedziałeś, tak, że PiS w pewien sposób uderza we własny elektorat. O co chodzi? Można założyć, patrząc na wyniki PiS-u w tamtym rejonie, można założyć, patrząc na to, że chłopak... No to jest okręg pani premier Szydło. Pani premier Szydło. Można patrzeć na to, że chłopak jechał samochodem 20-letnim, wartym kilka tysięcy złotych. Można zakładać, że nie jest z rodziny zamożnej. Można domniemywać, że głosował na PiS. Pokazuje, że to dotyczy jednostkowej historii ludzi, którzy mają znajomych albo sami głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, którzy w zderzeniu z machiną PiS-u od razu zostali oskarżeni przez ministrów o to, że są winni, nikt im w żaden sposób nie pomógł, zderzyli się z machiną państwa. Ta jednostkowa historia może być bardzo pouczająca dla bardzo wielu ludzi, paradoksalnie. Historia o 100 tysiącach zebranych na pomoc dla tego chłopaka dla mnie jest w ogóle niebywała, dlatego że i nie cieszy mnie wcale, bo jeżeli obok są zbiórki dla ludzi, którzy są chorzy i nie mają takiego powodzenia, to pokazuje, że dzisiaj decyzją polityczną ludzie, żeby pokazać sprzeciw wobec działań władzy, z nienawiści do PiS-u chcą pomóc finansowo chłopakowi. Osiągnęliśmy już, uważam, kompletny absurd, absurdalną sytuację. Jarosław Kaczyński w swoich wypowiedziach, który jeszcze tego chłopaka atakuje, który mu... No, Jarosław Kaczyński jednak tam powiedział wyraźnie, że to nie było umyślne, ta jego wypowiedź była dosyć umiarkowana. Ale ubrał to w taki sposób, że też deprecjonował i tego chłopaka, i okoliczności tego wypadku. Atakując opozycję, tak naprawdę atakował też jego. Uważam, że parę słów za dużo powiedział. A zatem tak naprawdę Kaczyński, który walczy z elitami, PiS walczy z elitami, tu nie walczy z elitami, tylko tak naprawdę ma naprzeciwko sobie konkretnego obywatela, który potem... Tylko jedna rzecz. Andrzej powiedział, że polityka nie jest PR-em. A o co tak naprawdę chodzi w tym momencie i opozycji, i rządzącym? O PR, tylko i wyłącznie. Ten wypadek nie pokazuje tego, że chcemy coś zrobić z państwem, tylko politycy walczą o jedno, żeby pokazać się w mediach, żeby była setka z ich wystąpienia, żeby o nich mówiono i do tego dąży i opozycja, i do tego dąży też dążą rządzący. Dlatego, że uważam, ja mam wrażenie trochę, że politycy mają tak mało sensownego do powiedzenia ostatnio, że ich działania polityczne sprowadzają się do tego tylko, że byleby tylko zaistnieć w mediach. Ale to kto tutaj właśnie wygrywa w tym starciu opozycji z rządzącymi, twoim zdaniem? Bo przegrywa państwo. Zdaniem Andrzeja, na pewno. PiS trochę przegrywa. Znaczy na pewno popełnił parę błędów widowiskowych. To się zgodzę, tylko że ja mówię tu, że można było to PR, jeżeli już sprowadzamy świat polityki do wymiaru PR-owego, to dlatego powiedziałem, że pani Szydło została źle umiejscowiona w tym świecie PR-owym w kontekście tego zdarzenia. Jeszcze jedna rzecz, której istotnie powiedziałeś, to znaczy o tym, że po prostu taki człowiek w zderzeniu z tą machiną PiS-u, prawda, nagle może być odwrócony w drugą stronę jako ten szkodnik numer jeden. Ja mam wrażenie trochę, że to jest w tej chwili tak, że nad tą machiną PiS-u nie panuje już sam PiS. To znaczy, krótko mówiąc, ogon macha psem. Ilość talibów, czy na Twitterze, czy na Facebooku, z którą się spotykamy codziennie, prawda? Bo korzystamy z mediów społecznościowych, czytamy komentarze na stronach internetowych, to zaczyna żyć własnym życiem. No tak się zachowują też niektórzy komentatorzy. Niezależnie od tego, tak naprawdę, jaka byłaby intencja nawet polityków, czy to PiS-u, czy opozycji, prawda? To ten świat mediów społecznościowych zaczyna nadawać
ton tej wypowiedzi. Kamila Baranowska. Znaczy, ja się nie do końca zgadzam z tym, że tutaj mamy sytuację, w której młody człowiek, który niczemu nie zawinił, zderza się z jakąś wielką machiną państwa czy z machiną PiSu i że politycy PiSu przykładają do tego jakoś znacząco rękę, czy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego są zbyt radykalne, bo mam wrażenie, że to jest trochę odwrócenie tej kolejności. Znaczy, to mam wrażenie, że to, co robi dzisiaj PiS, to jest trochę reakcja na to, co próbuje robić opozycja i co próbują robić przeciwnicy PiSu, czyli robić z tego biednego chłopaka, który po prostu w jakimś sensie rzeczywiście nie ma najłatwiejszej sytuacji, bo ma duży kłopot, jak Andrzej powiedział, i prawny, i w ogóle, ale robić z niego jakąś ofiarę i jakiegoś bohatera walki z państwem Prawa i Sprawiedliwości, a jednak no, jakby pamiętajmy o tym, że ofiarą tego całego zdarzenia, tego całego wypadku czy kolizji drogowej, jednak jest premier polskiego rządu. Chyba tu bardziej to ona mówimy, trafiła do szpitala. Zaczekaj, ale. Wiesz, o percepcji tego. Zaczekaj, no to ale ja próbuję właśnie te percepcje trochę naprostować i powiedzieć, jakie są fakty. No fakty są takie, że to pani premier trafiła do szpitala, że to jej borowiec leży połamany i prawdopodobnie będzie bardzo długo dochodził do siebie, a ów człowiek wyszedł z tego całego wydarzenia bez szwanku. Znaczy. Ale to jest wszystko, wina oficera BOR-u, który powinien przywalić w to sejczęto. Wszystko wskazuje... Nie. Według procedur? Nie. Nie zakładaj takich rzeczy, bo to jest w ogóle ci, którzy mówią w ten sposób... Przepraszam, Kamila. Ci, którzy mówią w ten sposób, powinien był wjechać. Ludzie, no jakby przecież nic by nie zostało z tego sejczęto, chłopak by zginął i wyobraźcie sobie dopiero wtedy sytuację. Myślenie w BOR-ze też polega na tym, żeby szacować koszt. Jak tylko, że ja mam pretensję do BOR-u jedną, czyli... Mianowicie taką, że do tego wypadku nigdy nie powinno dojść. Znaczy po to samochód VIP-a jeździ w obstawie dwóch innych samochodów, aby to te dwa inne samochody brały na siebie ewentualne ryzyko właśnie tego typu wydarzeń. I w tej kolumnie nie powinno być miejsca na to, aby jakikolwiek samochód się między te dwa auta wcisnął. Być może oni jechali po prostu w zbyt dużej odległości od siebie, pozwalającej na to, by ów kierowca sejczęto wypadał manewr z krewu. Ale to jest wyjaśnić śledztwo. Przestrzegania procedur, tak. Natomiast ja uważam, że to jest jakby absolutnie element kluczowy, jeśli chodzi o przestrzeganie procedur. Ja się o tyle, Kamila, z tobą nie zgadzam, bo oczywiście my tutaj wszyscy, tak jak siedzimy, no nie mamy żadnych badań, nie przeprowadzono żadnego sondażu, tylko spekulujemy, jak tak zwani zwykli ludzie to widzą. Moja intuicja, ale podkreślam, jest to tylko intuicja, jest taka, że w tym zestawieniu nigdy oficer BOR-u, postrzeganego jako ochrona ważnych ludzi, ludzi, którzy się rozbijają pancernymi samochodami, nie wzbudzi takiego współczucia, nawet jeżeli by miał wszystkie kończyny połamane, jak 21-letni chłopak z małego miasta, przeciwko któremu jest... Mówię teraz o tym, jak ludzie mogą to widzieć, przeciwko któremu działa państwowa machina. Ale odbierasz kontekst. Kontekst jest taki, że za tym 21-letnim kierowcą sejczęto stanęła cała opozycja i większość mediów, która wyraźnie z nim sympatyzuje i zrobiono jednak z niego jakiegoś rodzaju bohatera. No przecież to zakrawa na jakieś szaleństwo, jakby skłanianie ludzi do takiego, słuchajcie, wjeżdżajcie teraz w kolumny VIP-ów, to będziemy wam się składać dobrze, na nowe samochody. Ja się z tym zgadzam. Jednak jest w tym element szaleństwa i jest ja zakładam, że ludzie też to dostrzegają. Tylko, właśnie tego nie wiemy, ale jeszcze jedno pytanie, na które tu nie odpowiedzieliśmy. To znaczy, czy coś opozycji przyjdzie z tego, co zaczęła wokół tego chłopaka robić? Bo mówimy na razie cały czas o rządzących, a czy im od tego przybędzie? Czy dobrze, że się do tego tematu przyczepili w taki właśnie sposób? Generalnie gra tego typu, wrócę do tego PR-u, gra tego typu opozycja, rząd, tak naprawdę sprowadza się do tego, że odkłada się mnóstwo różnych drobnych kropel, by wzbudzić falę tak naprawdę w tym momencie niechęci do rządu. W związku z tym ja bardziej patrzę na to, co się dzieje z tym wypadkiem, jako to kolejną kroplę, którą gdzieś się tam próbuje dorzucić, żeby ona była jak największa. Podobnie było z czarnym protestem, prawda, gdzie też w zasadzie to nie była wina na przykład Jarosława Kaczyńskiego, że ten jeden projekt wyleciał w trakcie obrad Sejmu. Czyli to jest metoda po prostu kropel, które przepełnią gdzieś tą czarę goryczy i wtedy to się rozleje.
Tylko i wyłącznie w tych kategoriach, bo raczej liczenie na to, że ten jeden pojedynczy przypadek spowoduje, że nagle PiS-owi wzrośnie, czy PiS-owi zmaleje, bardzo wątpię. Ja uważam, że opozycja, zwłaszcza w postaci Platformy Obywatelskiej, ma jeden zasadniczy problem, który pojawia się przy każdej krytyce ze strony Platformy tego, co robi PiS, czyli mianowicie sprawa wiarygodności. Znaczy jednak partia, która dzisiaj z tego jednego wypadku wyciąga konsekwencje i wnioski takie, że to jest po prostu obraz stanu państwa za rządów PiS, mając na koncie za swoich rządów katastrofę smoleńską i wypadek kasy, po których i jednej i drugiej nie wyciągnięto żadnych konsekwencji właściwie, gdzie dzisiaj Platforma domagająca się dymisji ministra Błaszczaka za wypadek pani premier, która nie doprowadziła do dymisji ministra obrony narodowej ani po jednym, ani po drugim wypadku, o których mówiłam, jest po prostu średnio wiarygodna. Kiedy ja dzisiaj słyszę w roli eksperta generała Janickiego, który wszędzie się na temat standardów i procedur wypowiada, za którego to czasów, kiedy był szefem BOR-u, doszło do katastrofy smoleńskiej chociażby, no to też mam pewien kłopot i, kłopot i odczuwam głęboki niesmak. No ale przecież jak to, no pan poseł Budka u Konrada Piaseckiego mówił, że przecież była dymisja ministra Klicha, tylko jakoś unikał odpowiedzi na pytanie, które Konrad Piasecki cały czas powtarzał, a po jakim czasie, czasie, panie pośle? No i w końcu sam Konrad Piasecki musiał powiedzieć, że po 16 miesiącach, dokładnie było to 15 miesięcy i 3 tygodnie. A generał Janicki odszedł w roku 2012, jeśli nie pamiętam, dopiero wcześniej zyskując kolejną gwiazdkę generalską. No tak, ale to jest w ogóle dyskusja hipokryzji w polityce. No, wiemy, że polityka jest pełna hipokryzji. Ja się Platformie nie dziwię w tym sensie, że czy Nowoczesnej także, że oni nie mają paliwa i będą wskakiwać na takie pojedyncze wydarzenia. Ono dzisiaj jest efektowne. Natomiast pani premier wyjdzie ze szpitala, za kilka tygodni już ta sprawa będzie żywa gdzieś sobie w tle i pewnie Platformę przestaje być opłacalna. Platforma będzie skakiwać na takie fale, tutaj się zgadzam absolutnie. Znaczy coś, co będzie w mediach żyć, Platforma będzie dyskontować to politycznie, ale dopytywana o swoją konsekwencję nie będzie miała jasnej odpowiedzi, dlatego że oczywiście to nie ma nic wspólnego z konsekwencją, z jakąś logiką. To jest próba walki politycznej na każdym froncie z obozowym władzy. Inna rzecz, powtarzam, obóz władzy w tej sprawie zachował się źle i padło bardzo wiele wypowiedzi. No nie może być tak, że szef MSW to, co nam ma do powiedzenia, to tylko mówić, że poprzednicy byli źli, jak on rządzi półtora roku. I prezydent miał w tym samym czasie wypadek i pani premier miała w tym czasie wypadek. I sam musi odwoływać szefa BOR-u. No nie da się wszystkiego tłumaczyć opozycją, ale paradoksalnie największe pretensje do Platformy, do Grzegorza Schetyny, do pana ministra Budki, do Marka Sowy z Nowoczesnej mam o to, że oni jadąc do tego chłopaka, tak naprawdę upolitycznili tę sprawę i zdjęli z PiS-u takie odium merytorycznego rozliczenia się z tego, co się stało. Rozliczenie się merytorycznego z tego, co się dzieje w BOR-ze. Mariusz Błaszczak dzisiaj może wyjść i odpowiadać na temat tego wypadku stricte politycznie. Jest tam opozycja, zły Schetyna pojechał, czyli wszystko jest polityką, czyli winna jest Platforma. To nie tak. Platforma umożliwiła Błaszczakowi zdjęcie z siebie odpowiedzialności. Ale to nie jest jakaś nowość, ponieważ opozycja w postaci Platformy i Nowoczesnej postępuje tak właściwie przez cały czas, dając właśnie PiS-owi carte blanche na to, żeby wyłącznie retoryką, czystą retoryką polityczną. Ale doszliśmy do absurdu, trochę podsumowując naszą dyskusję, tym co zacząłem, no wypadek komunikacyjny jest polityką w Polsce. No tak, ale teraz mamy sytuację taką, że to, co się sądzi na temat tego wypadku i na temat tego, kto był ewentualnym jego sprawcą, to jest kwestia poglądów politycznych. To jest kwestia poglądów politycznych. Ona odzwierciedla jakby to, po której stronie politycznego sporu się odbywa. Ale to podobnie było z zakupem śmigłowców. Jest to absurdalne. Jest teraz... to, że takich wypadków tak naprawdę w Polsce jest codziennie. No ale tutaj chodzi o to, że premier był. Z udziałem BOR-u podobno jest około 20 rocznie. Ale jak... Tylko ale jak zdejmiemy odium premierostwa z tego wypadku, to jest kluczowe. Ale właśnie to jest kluczowe. Proponuję, żebyśmy nie, naprawdę ja jednak nie poświęcili całej dyskusji tej tylko jedno, burzy w szklance jedno, wody. Jedno jeszcze zdanie powiedzieć, że jednak testem jakby tego, czy będziemy potrafili wyciągnąć wnioski z tej sytuacji, z poprzednich wypadków, które miały miejsce, będzie to, czy te zmiany, które minister Błaszczak zaproponuje, które zapowiedział, że będą zmiany zasadnicze w funkcjonowaniu BOR-u, czy one będą, czy one rzeczywiście, nawet po tym jak pył medialny, że tak powiem, z tego wydarzenia opadnie, czy będą konsekwentnie wprowadzone.
czy BOR zostanie dofinansowany i czy te zmiany będą po prostu sensowne, bo zobaczymy. Moim zdaniem to, że do takich wypadków z udziałem najważniejszych osób w państwie w ogóle dochodzi, to jest absolutny skandal, to jest coś niedopuszczalnego. Jak będą propozycje konkretne, to pewnie w Saloniku będziemy o nich rozmawiać, a teraz przechodzimy do innego tematu, też chyba istotnego, chodzi o ważną państwową instytucję, czyli Instytut Pamięci Narodowej. Niespodziewanie w mijającym właśnie tygodniu dymisję złożył wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk. Dymisja nie została przez kolegium IPN przyjęta. Zawieszona jest do końca lutego, a przypominam, że 1 marca Dzień Żołnierzy Niezłomnych, czy też Wyklętych, ja wolę nazwę Niezłomni. Czyli teoretycznie tego dnia, gdyby profesor Szwagrzyk odwiesił swoją decyzję, a jest najbardziej kojarzony właśnie przecież z badaniami dotyczącymi miejsc pochówku żołnierzy niezłomnych, no to by tego dnia przestał być wiceprezesem. No i tutaj dziwna sytuacja, bo po pierwsze, opinia publiczna kompletnie moim zdaniem nie rozumie, o co w ogóle w tym chodzi i dlaczego profesor Szwagrzyk się podaje do dymisji, bo nie przedstawił publicznie powodów tego. Dobiegają z IPN-u takie informacje, że chodzi o bardzo skromne fundusze na jego badania i że to był głos protestu. Mamy jakiś ewidentny spór pomiędzy różnymi frakcjami. Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego PiS w wywiadzie dla portalu W Polityce, wyraża swoje rozczarowanie tym, że tam właśnie jakieś ambicjonalne tarcia dominują nad misją IPN. Na ten wywiad z kolei odpowiada specjalnym oświadczeniem kolegium IPN. No, powiem szczerze, że jak na instytucję, która miała być od złych poprzedników przejęta, działać prężnie i pokazywać, jak naprawdę instytut powinien działać, to wygląda to średnio. Zaprawdę powiadam wam, przywrócimy się o własne nogi, mawiał Jarosław Kaczyński. PiS dominuje rzeczywiście, czy właściwie PiS na wszystkich poziomach w IPN-ie, na poziomie władz IPN-u i kolegium dominuje, tam są ludzie wskazani przez Prawo i Sprawiedliwość. Doszło do, co partia robi, jeżeli nie ma realnych przeciwników, jeżeli nie ma koalicjanta i realnych przeciwników? Zaczynają się tłuc między sobą. I o ile upadkiem jest dla mnie upolitycznienie wypadku komunikacyjnego, to upadkiem totalnym dla mnie jest wojna polityczna o bazę materiału genetycznego ofiar totalitaryzmu. Bo tak naprawdę, mówiąc zupełnie szczerze, to tego się sprowadza. Profesor Szwagrzyk odpowiadał za odnajdywanie. Ta baza, przepraszam, że dodam, jest bardzo drogim przedsięwzięciem ze swojej i natury. Bardzo drogim i dodajmy, co nie jest przypadkiem, znajduje się w Szczecinie. To zaraz do tego przejdę, dlaczego to jest istotne. Więc profesor Szwagrzyk zajmował się odnajdowaniem ludzi, ofiar totalitaryzmu. No ale jeśli odnajdzie takie szkielety, wiadomo, że to są często mogiły wieloosobowe, nieoznakowane. Czasem są jakieś możliwości identyfikacji poprzez dokumenty, jakieś nieśmiertelniki. Często to są akowcy chowani z nazistami, bo takie groby się też zdarzają. Trzeba wziąć te szczątki i przebadać. Stworzono taką bazę jeszcze za poprzedniego zarządu IPN we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Tam są pobierane materiały genetyczne od rodzin, które uważają, że straciły bliskich i jest dopasowywanie. To nie jest proste i to jest kosztochłonne. Natomiast coś takiego trwa i profesor Szwagrzyk miał rozmaite pretensje i do skuteczności badań Pomorskiego Uniwersytetu. Próbował zamawiać badania gdzie indziej, na przykład we Wrocławiu. Uważał, że to jest metoda tańsza i skuteczniejsza. Pomorski Uniwersytet Medyczny jest uważany za placówkę, która ma świetny lobbying ponadpartyjny. Dość powiedzieć, że ludzie od Sławomira Nitrasa, Joachima Brudzińskiego z naciskiem na tego drugiego jeszcze bardziej, dlatego że dzisiaj jest ważnym człowiekiem, przeprowadzili operację, która doprowadziła do tego, Czy ty sugerujesz, Andrzej, że tu po prostu chodzi o to, że Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny na tym zarabia? No rzeczywiście, że tak. Zarabia i co więcej, po pierwsze zarabia, po drugie wykorzystuje ten szyld IPN-u do zarabiania pieniędzy na zewnątrz. Na przykład, tajemnicą policzną jest to, że oni zarabiają też pieniądze na identyfikację SS-manów na przykład. Dla Niemców robią takie rzeczy. Przepraszam, że mówię rzeczy bolesne, ale tak to wygląda, no bo powtarzam, te mogiły są często łączone. I Szwagrzyk walczył o to,
żeby zmienić umowę, która została podpisana z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. I politycznie było to możliwe. Frakcja Joachima Brudzińskiego w IPN jest bardzo silna, dlatego że dyrektor generalny IPN-u i szef pionu śledczego IPN-u to są ludzie ze Szczecina związani z Brudzińskim. Doszło do konfliktu. Z jednej strony ludzie Brudzińskiego, z drugiej Szwagrzyk, część kolegium związana na przykład z Antonim Macierewiczem. I doszło do, jeżeli mam to opisać politycznie, to najbardziej, może niedokładnie, ale najlepiej pasuje kalka. Ludzie Brudzińskiego kontra ludzie Macierewicza. Okazało się, że Szwagrzyk uznał, że nie ma wpływu na to, gdzie są prowadzone badania, przychodzą jakieś dziwne faktury i on nie chce tego firmować. Podał się do dymisji i on tej dymisji nie wycofa, jeżeli nie zmienią się zasady, a nie wygląda na to, żeby zasady się miały zmienić. Przepraszam za ten długi opis, ale to nie jest łatwe i to nie jest miłe, ale dla mnie to, że się pokłócono o bazę danych ofiar totalitaryzmów, jest po prostu niebywałe. Długi, ale nie wiadomo, istotny, do tematu, no niestety, po raz kolejny się okazuje, że tak, do tematu dymisji profesora Szwagrzyka wrócimy po przerwie w saloniku politycznym. Zostańcie Państwo z nami. Salonik polityczny, Łukasz Warzecha. Witam Państwa w ostatniej odsłonie naszego dzisiejszego programu. Ze mną w studiu Kamila Baranowska, Mariusz Gierej i Andrzej Stankiewicz. Andrzej Stankiewicz, który nakreślił tło zamieszania w IPN-ie. No muszę powiedzieć, tło dosyć szokujące, bo wskazujące na to, że po prostu gra idzie o kasę, krótko mówiąc. Ostatnie zdanie jeszcze a propos marszałka Terleckiego, jego wywiadu, który udzielił. No udzielił wywiadu, gdzie chce jeszcze skonfliktować ludzi wewnątrz IPN-u, bo tam oskarżył profesora Cęckiewicza o to, że on kopie dołki pod profesorem Szwagrzykiem. Co zareagował na Twitterze natychmiast Sławomir Cęckiewicz. No każdy, kto zna te układy, wie, że akurat Cęckiewicz jest ze Szwagrzykiem najbliżej związany i najściślej współpracują. Próba podzielenia ich przez Terleckiego, który z kolei wylansował szefa IPN-u obecnego. Profesor Szarek to jest człowiek Terleckiego. Więc widać, że tam w pisowskiej frakcji biorą się za gęby, walczą stanowiska, wpływy i pieniądze. No, niebywałe. Ale nie, ja muszę powiedzieć, że naprawdę. Ja muszę powiedzieć, że moja refleksja, kiedy obserwuję to oczywiście z zewnątrz, nie wnikając tak głęboko, jak wniknął Andrzej, no, jest taka, że obiecywano nam w momencie, kiedy ekipa Łukasza Kamińskiego była wyrzucana, bo tak to trzeba określić, no, tak to się odbyło. Obiecywano nam, że będzie nowy, świetny IPN, który będzie wspaniale działał, który będzie popularyzował historię żołnierzy niezłomnych, który będzie ofensywnie funkcjonował. No, ja widzę chociażby jeden przykład, to znaczy najpopularniejsza akcja prostowania kłamstw historycznych German Death Camps, mówię o tym hashtagu, była akcją społeczną, ale niech ona by się społecznie zaczęła. IPN ją kompletnie przespał, kompletnie, nie podłączył się do niej w żadnym momencie. Bo po pierwsze społeczna, więc nie nasza, ale wracając do tych frakcji, tak naprawdę tę walkę frakcyjną widać na wielu polach. Zwróćmy uwagę na karuzelę, która się rozpoczęła w tej chwili w spółkach Skarbu Państwa. No wiesz, to IPN mnie tego szczególnie boli. W spółkach może wiemy, powinno, ale jakoś tak już przywykłem. Ale IPN, znaczy, jeżeli, bo ja rozumiem, że PiS szedł do władzy pod hasłem tej walki o przywrócenie pamięci, prawda, i tak dalej. To bardzo szczytne, bardzo, bardzo fajne hasła. Ja przypomnę też, że powstała tak zwana fundacja tą, na którą się składają, ja nie pamiętam ich nazwy w tej chwili. A fundacja narodowa, tak, na które duże spółki mają tak, wpłacać. Na które tak. Duże pieniądze. Duże spółki, duże pieniądze miały wpłacać na tą fundację. Ona została powołana. Czy ktoś słyszał o... I miała walczyć właśnie o takie szczytne hasło. Czy ktoś coś słyszał, żeby ona coś zrobiła? Nie, na razie tylko dzielą stanowiska, z tego co wiem. Pobierają pieniądze. W związku z tym tak naprawdę to nie wygląda dobrze, tak? Dodatkowo dochodzi karuzela w stanowisko w spółkach Skarbu Państwa, prawda? Mamy w Pegazie, w Polskim... No, w 6 czy 7 dużych spółkach tak, była wymiana, tak. I leci wymiana. To wszystko wynika ze zmiany po prostu siły poszczególnych frakcji. I w polityce zawsze chodziło o wpływy i pieniądze. W związku z tym mamy to, co mamy. IPN no tak, nie jest tu nowością. Ale jednak IPN jest taką instytucją, która potrzebuje ciszy i spokoju. To jest taka instytucja, która powinna działać w pewnej ciszy, spokoju,
ponad pewnymi podziałami, już nie tylko politycznymi, ale zwłaszcza wewnątrzpartyjnymi, że to jest w ogóle bardzo zasmucające, że tak się dzieje. I jeśli cokolwiek uderza w Prawo i Sprawiedliwość wizerunkowo, to są właśnie tego typu historie. Bo to jest jakby esencja tego, o czym mówi PiS, o czym mówił w kampanii i na czym buduje swoją tożsamość tak naprawdę partyjną. Czyli walka o pamięć, czyli to, że teraz będzie lepiej niż było, że będziemy więcej nakładów finansowych na to przeznaczać, że będziemy bardziej przykładać większą do tego wagę i tak dalej. Tymczasem jak się przyjrzymy, co się dzieje na tym, jeśli chodzi o działania, to rozbija się o jakieś po prostu personalne ambicje i walki o pieniądze. Znaczy to jest absolutnie niedopuszczalne i smutne. Niewiele czasu nam zostało, ale bardzo bym chciał, żebyśmy chociaż przez te parę ostatnich minut porozmawiali jeszcze o przyszłości Donalda Tuska, bo mieliśmy pewne przyspieszenie wokół tej sprawy, to znaczy cały czas oczywiście kandydatura Donalda Tuska jest istotna, jest ważna. Przypominam, że formalnie rzecz biorąc na przewodniczącego Rady Europejskiej głosuje się większością kwalifikowaną w tejże Radzie Europejskiej, chociaż na ogół w Unii w ogóle jak można, to się unika głosować. Chcesz powiedzieć, że można przegłosować PiS, tak naprawdę. Można przegłosować PiS. Jarosław Kaczyński zgłasza już zupełnie otwarcie sprzeciw wobec Tuska, bo mówi to w bodajże dwóch wywiadach, mówi to zupełnie wprost. Natomiast pojawia się w Financial Times tekst pióra, co jest moim zdaniem dosyć istotne, Henry'ego Foya, czyli dziennikarza wybitnie nieprzychylnego obecnemu rządowi, który twierdzi, że jakichś dwóch dyplomatów, anonimowych oczywiście, stwierdziło, że Jarosław Kaczyński miał Angeli Merkel powiedzieć w prywatnej, w tej rozmowie w cztery oczy, że zamiast poparcia będzie europejski akaz na aresztowania dla Tuska, na przykład, że rząd to rozważa. Jarosław Gowin na Twitterze pisze, że to bzdury, że absolutnie w to nie wierzy. Zresztą powiedział to też w jednym z wywiadów. Co będzie z Donaldem Tuskiem? Za co ten list? Europejski nakaz aresztowania. Za co? To wiemy, bo prezes powiedział, że Tuskowi grożą zarzuty. Tylko, że to jest coś innego. Ale tak, ja śledzę Amber Gold. Póki co nie udało się nic udowodnić, żeby Tusk miał z tym coś wspólnego. Nic. Za co więc kolejnego? Czyli co, twierdzisz, że to jest tylko tak gdzieś rzucone, ale to jest w ogóle pytanie, czy Jarosław Kaczyński faktycznie by to powiedział w rozmowie z Angelą Merkel. Dokładnie. Ciężko w to uwierzyć. Powiem szczerze, mimo całej niechęci prezesa PiS do Donalda Tuska bezpośrednio rozmawia. Jarosław Kaczyński wielokrotnie używał argumentu, że trudno, żeby PiS popierał człowieka, który może mieć postawione zarzuty. Tego argumentu on używał publicznie i mówił o tym w wywiadach, ale jakby to jest trochę pójście jednak dużo dalej z tym europejskim nakazem aresztowania. Mówię, że nie tylko za Smoleńsk, co zakłada domniemanie jakieś, że w sprawie Smoleńska może coś się dziać. Nie mamy odsłuchu ze śledztwa, to jest dość hermetyczne śledztwo w tej chwili. Może tam coś będzie. Amber Gold pewnie nie, ale rozumiem, że jest kilka rzeczy, którymi się PiS interesuje. No ja słyszałem dość wiarygodnego źródła, że rozważane są, czy można Tuskowi postawić zarzuty za to, co są już zarzuty postawione dwóm szefom SKW byłym, czyli za podpisanie umowy między Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a FSB. Czy tutaj można coś Tuskowi zarzucić? Więc próby pewnie będą, ale bez względu na to, jak Kaczyński ocenia Tuska, pewnie ocenia go, uważa go pewnie za wielokrotnego przestępcę i najchętniej by mu dużo zarzutów postawił, to jednak pójście w europejski nakaz aresztowania, co oznacza, że każda służba Europolu, a zatem w Brukseli także, musiałby Tuska zdjąć i przywieźć go tutaj do kraju. To jest jednak pójście znacznie dalej i to jest trochę oderwane od realiów, a jednak uważam, że Kaczyński, mimo niechęci do Tuska, to jednak trzyma się pewnych realiów. I no to narażałoby go nam dużą śmieszność też, bo jednak można dopuszczać jakieś kwestie prawne w relacjach między Tuskiem a Kaczyńskim, ale wyjście z europejskim nakazem aresztowania to jest potężne ryzyko polityczne i to byłoby niezrozumiałe za granicą, chyba że miałby argument koronny, Tusk coś ukradł. No ale do tej pory nie mamy czegoś czyli takiego. Czyli do końca rozumiem, że tak jak tu jesteśmy, nie do końca dowierzamy rewelacjom Henry'ego Foya. Gdyby ktokolwiek z nas, inaczej, mogę mówić za siebie, gdybym ja to usłyszał z jakiegoś źródła, to nie napisałbym tego z bardzo prostego powodu. Było dwóch polityków i tłumacz. Nie ma możliwości weryfikacji w drugim źródle. I jeżeli Foy miał takie źródła, to miał źródła zapożyczone, a zatem to mogli być ludzie, którzy słyszeli od tych, którzy słyszeli. Bardzo poważne ryzyko pisania tego rzeczy. To jak sądzicie, czy Polska otwarcie się sprzeciwi, doprowadzi do tego, że w Radzie Europejskiej trzeba będzie Polskę przegłosowywać, czy jakoś inaczej to się rozegra?
Znaczy myślę, że na użytek krajowy Prawo i Sprawiedliwość będzie utrzymywało, że Tuska nie popiera i nie poprze. I pewnie będzie próba rozegrania tego, aby decyzja zapadła bez udziału Polski po prostu. Czyli na tej zasadzie, że Polska mówi nie, no ale trudno, inni zdecydowali. Tak, ale akcentuje to bardziej na podwórku krajowym niż europejskim. Może nie powiedzieć nic. Może się wstrzymać od głosu. No więc właśnie o to chodzi. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli Kaczyński będzie czuł, że jednak ktoś zostanie wybrany, to pójście na twardo nie ma sensu na rynku europejskim. No, na rynku polskim będzie, nie poparliśmy go, ale tam przegrywać głosowanie w sprawie Tuska. Po co? No, zobaczymy, czy nasze przewidywania się sprawdzą. A ja bardzo dziękuję dzisiejszym gościom w Saloniku Politycznym. Kamila Baranowska, Mariusz Gierej, Andrzej Stankiewicz i w zastępstwie Rafała Ziemkiewicza, Łukasz Warzecha. Miałem przyjemność Salonik Polityczny poprowadzić. Do zobaczenia.